Ciekawe zapytanie mojego widza. Studia informatyczne, daltonizm i czy daltonista może studiować informatykę? Witam Panie Dariuszu, mam pytanie do Pana. Chciałbym pójść na studia informatyczne, lecz jestem praktycznie jednooczny. Coś na to oko widzę, ale słabo. Nie przeczytam tekstu. Kolorów z tej książeczki, czyli cyfr, też nie odczytam. Lekarz nie chce mi dać pozwolenia na studiowanie informatyki. Do technikum teleinformatycznego udało mi się załatwić papiery cudem, lecz na studia mam już problem. Informatyka to jedyny temat, o którym mam spore pojęcie. Przy komputerze, czy to w szkole, czy to aktualnie w pracy spędzam długie godziny i nie widzę siebie w pracy w innym zawodzie. Jak się Pan do tego odnosi? Czy osoby jednooczne mogą mieć kontakt z komputerami? Czy jedynym lekarzem, który może wykonać badania na studia, jest lekarz medycyny pracy? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i powiem szczerze, że temat poniekąd mnie zainteresował. Na skierowaniach ze szkół często jest wskazówka dla lekarza, no a może coś dla odstraszenia potencjalnego ucznia, że naukę uniemożliwiają wady wzroku, nie dające się skorygować szkłami optycznymi, oczopląs, zaćma, daltonizm, ograniczona sprawność ruchowa kończyn górnych, brak koordynacji wzrokowo-słuchowej, wady układu nerwowego, zaburzenia psychiczne, zawroty głowy, epilepsja. Poszukałem trochę w internecie i znalazłem na jakiejś amerykańskiej stronie Careers for Blind and Visually Impaired Individuals No Limits. No Limits znaczy bez limitu. People who are blind or visually impaired can perform almost any job you can imagine: lawyer, artist, accountant, secretary, customer service representative, food service worker, factory worker, financial analyst, teacher, daycare worker, counselor, computer programmer, cook, salesperson, clerk and more. Pewnie zauważyłeś tego computer programmer. We cannot count the number of different jobs people who are blind or visually impaired are engaged in today or will be in the future. The possibilities are tremendous. W takim moim wolnym tłumaczeniu oznacza to, że niedowidzący, a nawet ślepi ludzie mogą wykonywać praktycznie każdą pracę, o której pomyślisz. No, wymieniony był tam nawet programista komputerowy czy kucharz, prawda? W takiej mojej prywatnej opinii praca przy komputerze naprawdę nie wymaga jakichś super sprawnych oczu, a raczej tutaj kreatywności umysłu, i przypuszczam, że faceci, którzy wymyślili Google, zrobiliby to samo, będąc daltonistami. No, retoryczne pytanie, czy oni studiowaliby informatykę w Polsce. Zresztą nawet daltonizm odkrył John Dalton, słynny fizyk, i w niczym mu to, że tak powiem, nie przeszkadzało, a nawet w odkryciu daltonizmu. I szczerze mówiąc, nie za bardzo sobie mogę wyobrazić, do czego to widzenie barwne jest informatykowi potrzebne. No tak, puszczam trochę wodze fantazji, no może przy tworzeniu jakiejś barwnej grafiki komputerowej, żeby na tej grafice ten długopis był w tym kolorze, co jest, czyli czerwonym, a nie żółtym, jak tam kodeks pracy. No być może naprawa wymaga jakichś tam podłączenia czerwonych kabelków, czy może śrubokręt ma mieć, jak śrubokręt czerwony, to do tego tam służy, a zielony to do czegoś innego, czyli tutaj może być jakiś problem, żeby czerwony kabelek złączyć z czerwonym, a nie powiedzmy z jakimś zielonym. W praktyce większym problemem wydają mi się tutaj być opisy skierowań, które już z góry sugerują, że służby BHP, które tam badały dane stanowisko na studiach, no wykryły, że ta nauka lub późniejsza praca tego daltonisty będzie jakimś dla informatyków problemem. Według mnie nawet przy takim formalnym wymogu zadecyduje tutaj opinia okulisty. No, stopni daltonizmu jest wiele i pewnie te mniej nasilone nie są przeciwwskazaniem, a zupełny brak rozpoznawania barw jest, czyli jeżeli widzisz tylko czarno-biało i szaro, to jest. Natomiast przypuszczam, że w niedalekiej przyszłości sprawa się zmieni na korzyść daltonistów. Już w tej chwili lobby głuchych i niedosłyszących przeważyło sprawę pracy jako kierowca zawodowy. No, parę lat temu nie było to do pomyślenia, niedosłuch wykluczał Natomiast dzisiaj teoretycznie nie ma on znaczenia. I to samo było z wadami wzroku. Ludzie tracili prawko przed wejściem przepisów unijnych. Teraz nagle się okazuje, zakłada okulary, byle tylko miał dobrą korekcję i może nawet jeździć kierowca zawodowy chyba do -8. Problemem jest takim, że pewnie nie ma lobby daltonistów, którzy upomnieliby się o swoje prawa. Być może Ty będziesz pierwszy. No, z pewnością zostanie to uporządkowane na podstawie jakichś przepisów unijnych, o dyskryminacji, czy powiedzmy o wykonywaniu zawodów przez niepełnosprawnych. No, czym się różni ten daltonista od niedaltonisty przy laptopie? No, jedynie chyba tym, prawda? Niestety nasze społeczeństwo zbyt zdrowe nie jest, no tak teoretycznie, jak lekarze nikogo nie dopuszczą do roboty, to wszyscy będą na zasiłkach płaconych przez garstkę pracujących, a nawet ja stracę robotę, no bo jak wszyscy, że tak powiem, jak nikt nie będzie pracował, to kogo będę dopuszczał do pracy. Także na tym kończę. Jeżeli Ty masz jakieś swoje własne zdanie na ten temat, koniecznie napisz to w komentarzach do tego wideo. Jeżeli Ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jak chcesz więcej takich materiałów, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał już teraz. Linki są tutaj albo w adnotacjach po mojej prawej stronie, albo jak spojrzysz od swojej strony, to po Twojej lewej. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. No, nawiasem mówiąc, nie zazdroszczę tym daltonistom, możesz być bardzo zdolną osobą, mistrzem tam w tworzeniu gier czy czegoś, czy jakichkolwiek innych usług komputerowych na komputerze. Z komputerem mogło się urodzić pod poduszką, no a tutaj wyklucza Cię jakiś formalista i wada wzroku. W postaci daltonizmu oczywiście.